5 grudnia wspominamy świętego Saby Jerozolimskiego, prezbitera. Saba urodził się w 439 roku w Mutalasce koło Cezarei Kapadockiej, gdy jego ojca, oficera armii cesarskiej, przeniesiono do odległego garnizonu. Saba wychowywał się u krewnych. Od 8 roku życia przebywał w klasztorze jako oblat, przyszły kandydat. Kiedy miał 18 lat, udał się do Palestyny, aby tam połączyć się z mnichami klasztoru Teoktitos, założonego przez świętego Pasariona. Tu spotkał się ze świętym Etymiuszem Wielkim. Nie był jednak zadowolony z życia tamtejszych mnichów, zarażonych już błędami monofizytów. Dlatego udał się do klasztoru położonego w pobliżu Morza Martwego. Za zezwoleniem opata zamieszkał w roku 469 w skalnej grocie jako pustelnik, a jedynie w soboty i w niedzielę przychodził do klasztoru, aby wieść życie wspólne i uczestniczyć w liturgii. Po kilkunastu latach opuścił i to miejsce, by udać się ponownie do Jerozolimy i zamieszkać w jednej z grot w pobliżu potoku Cedron, a było to w roku 478. Z czasem zgromadzili się wokół niego uczniowie. Mieszkali w pobliskich grotach. Saba założył dla nich wielką ławrę, klasztor Mar Saba. W 483 roku wystawił kościół, a dookoła cele mnichów, których liczba doszła do kilkuset. Dla ułatwienia rządów i kierownictwa duchowego w wieku 48 lat przyjął święcenia kapłańskie z rąk patriarchy jerozolimskiego. Kiedy liczba mnichów jeszcze się powiększała, święty Saba założył kilka innych podobnych klasztorów w Palestynie. Szczególną sławę zdobyły sobie osady mnisze w Gadara i w Emaus. Dla zachowania karności osobiście obchodził założone przez siebie klasztory i wygłaszał do mnichów nauki. Łącznie miał zostawić w Palestynie 7 klasztorów dużych, 8 mniejszych i 3 hospicja dla pielgrzymów. W kilka lat później został archimandrytą wszystkich klasztorów i pustelników palestyńskich. Czymś oryginalnym i niespotykanym dotąd, ani potem, było to, że święty Saba zakładał klasztory kolonie. Mogły do nich należeć osoby różnych narodowości i języków. Każda kolonia miała swoją kaplicę, gdzie w swoim języku odprawiała liturgię i codzienne modły. Każda też z tych kolonii miała swojego przełożonego. W niedzielę oraz święta wszyscy mnisi gromadzili się w kościele, gdzie w języku greckim odprawiano nabożeństwa. Nad wszystkim czuwał Saba. W sporach doktrynalnych Saba opowiadał się za nauką soboru chalcedońskiego. Chcąc skłonić do powszechnego uznania tej nauki, udał się do Konstantynopola, do cesarza Anastazego I. Jego wysiłki okazały się jednak daremne. Wziął w obronę miejscowych kupców i rzemieślników przed nadmiernymi podatkami urzędników cesarskich, na których wytoczył skargę przed wspomnianym cesarzem. Wziął również w obronę Samarytan, którym groziło wyniszczenie. Kiedy cesarz Justyn I zamierzał osadzić na stolicy patriarchy w Jerozolimie monofizytę, Saba ze swoimi mnichami wystąpił przeciwko niemu tak gwałtownie, że intruz musiał się zrzec biskupstwa. Jest autorem Typikonu, księgi regulującej przebieg całorocznej liturgii. Została ona przyjęta przez cały Kościół Wschodni. Saba zmarł w opinii świętości w swoim klasztorze Mar Saba 5 grudnia 532 roku. Jego relikwie były czczone w Mar Saba, a potem zostały przeniesione do Konstantynopola, wreszcie do Wenecji w X lub w XI wieku. Pierwszy żywot świętego napisał jego uczeń, Cyryl ze Scytopolis. Kult Saby poprzez południowe Włochy przenieśli na zachód mnisi wschodni. W samym Rzymie ma święty wystawiony ku swojej czci kościół na Małym Aventynie z VII wieku, wielokrotnie razy już restaurowany. Kiedyś był przy nim również klasztor grecki. W roku 1965 na życzenie papieża Pawła VI Wenecja oddała relikwie świętego Saby prawosławnym mnichom w Mar Saba, którzy się o nie upominali. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Saba opat, porzucił wszystko i wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie dążyli do ewangelicznej doskonałości i dzieło, które w nas rozpocząłeś, doprowadź do końca na dzień Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,